pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w ostatnią sobotę marca. Wielki Post dobiega końca. Jutro już Niedziela Palmowa, wprowadzająca nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. A więc dobiega końca także rozważanie Drogi Krzyżowej w czasie naszych audycji wielkopostnych. Zachęcam więc teraz do wspólnej modlitwy, wspólnego trwania przy Jezusie cierpiącym, ukrzyżowanym. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Stajemy pod krzyżem Jezusa, razem z nielicznymi, ale najbliższymi Jezusowi osobami. Maryją, Jego matką, umiłowanym uczniem Janem, Marią Magdaleną i jeszcze kilkoma kobietami. Stajemy, aby być przy Jezusie w tych ostatnich momentach Jego życia, najtrudniejszych, ale i najważniejszych. W chwilach, kiedy dokonuje się nasze zbawienie, nasze odkupienie. Panie Jezu, Ty w ostatnich chwilach swojego ziemskiego życia uczysz nas, że mamy przebaczać tym, którzy nam źle czynią. Jak prosiłeś, by Ojciec przebaczył tym, którzy doprowadzili do Twojej męki, śmierci. Przebaczyłeś z miłością i wiedziałeś, że już wszystko się wykonało. Do końca wypełniłeś wolę swojego Ojca i oddałeś swojego Ducha w Jego ręce. Panie Jezu, i my chcemy tak przeżyć nasze życie, byśmy w ostatnim momencie mogli powiedzieć: tak, wykonało się. Wykonało się wszystko to, co Bóg dla mnie przygotował, co Bóg dla mnie zaplanował. Teraz mogę ze spokojem oddać swoją duszę w ręce dobrego Boga. Panie Jezu, chcemy więc czerpać moc i siłę z Twojego krzyża, by dobrze i godnie przeżyć nasze życie. Uświęcaj nas swoją łaską. Dodawaj nam sił, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Nigdy nie zrezygnowali z tej drogi, która wiedzie do nieba, do zwycięstwa, do zbawienia. Stacja 13. Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża i złożone w ramionach Matki. Znaleźli się dobrzy ludzie, Józef z Arymatei i Nikodem, którzy pomogli zdjąć ciało Jezusa z krzyża. Wtedy Maryja, Matka Jezusa, wzięła Jego ciało na swoje kolana. Dotykała wszystkich ran. Miecz bólu, cierpienia przenikał jej serce, bo przypominała sobie, kiedy jeszcze
Tak wydawało się niedawno. Nosiła maleńkiego Jezusa na rękach, przytulała go do siebie. A teraz on już nie żyje. Został zabity w tak okrutny sposób. Ale gdzieś w sercu głęboko wiedziała, że to wszystko ma sens, że taka jest wola Ojca Niebieskiego i że będzie zmartwychwstanie. Maryjo, prosimy Cię, bądź zawsze z nami, w każdym momencie, nawet tym najtrudniejszym, a właśnie szczególnie wtedy, gdy będzie nam bardzo ciężko. Przyjdź nam z pomocą, przytul, otocz płaszczem swojej opieki, czułej, matczynej, abyśmy, tak jak Ty, nie stracili nadziei na to, że wszystko ma sens, że Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre i co przyniesie nam wieczne szczęście. Stacja 14. Ciało Pana Jezusa złożone do grobu. Ciało Jezusa zostało złożone w grobie, ale to był tylko czas przejściowy. Ciało Jezusa przebywało w tym miejscu tylko 3 dni, bo w poranek wielkanocny dokonał się cud, zmartwychwstanie. Grób Jezusa od tego momentu jest pusty, a On żyje. Panie Jezu, trwając przy Twoim grobie, prosimy Cię, aby w tym miejscu pozostały wszystkie nasze grzechy i słabości, nasze całe dotychczasowe życie, a my, dzięki łasce Twojego zmartwychwstania, byśmy mogli stać się nowymi ludźmi, przemienionymi, uświęconymi i rozpoczęli na nowo swoje życie w Tobie, przy Tobie i z Tobą. Byśmy zawsze byli wierni i posłuszni Tobie i zachowali w sercach nadzieję, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy i będziemy żyć wiecznie w radości i chwale nieba. Tak jak już mówiłam wcześniej, jutro Niedziela Palmowa. Przynosimy więc jutro do kościoła palmy, aby one zostały poświęcone. Jednak my w tym samym momencie chcemy prosić Jezusa, abyśmy Go nigdy nie zdradzili, abyśmy zawsze pozostali Mu wierni, ogłaszając całemu światu, że On jest jedynym naszym Panem, naszym Zbawicielem i Królem, abyśmy oddawali Mu cześć, uwielbiali Go i tak czynili do końca naszego życia. O to chcemy prosić Jezusa. I właśnie jutrzejszym dniem, niedzielą, rozpoczynamy bezpośrednie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zwłaszcza święte Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą nam upamiętniać najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Dlatego uczestniczmy w liturgii tych dni, Wielki Czwartek, aby dziękować za dar ustanowienia sakramentu Eucharystii
i sakramentu kapłaństwa w czasie ostatniej wieczerzy, modląc się za wszystkich naszych kapłanów, naszych pasterzy na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, prosząc również o liczne święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale również dziękując za ten największy, najcenniejszy dar, za Eucharystię, za żywą obecność Jezusa we mszy świętej, za Jego obecność w naszych sercach, gdy Go przyjmujemy w Komunii Świętej. Później będziemy adorować Jezusa w ciemnicy, a Wielki Piątek to dzień, w którym przeżywamy mękę i śmierć Jezusa. Tego dnia nie jest odprawiana msza święta. Jest uroczysta liturgia Wielkiego Piątku. Pragniemy w tym dniu łączyć się z męką i krzyżem Jezusa. Adorować krzyż Jezusa ukrzyżowanego. Dlatego w tym dniu szczególnie bądźmy blisko Jezusa, dziękując Mu za Jego mękę i śmierć dla naszego zbawienia. I w Wielką Sobotę trwamy przy Bożym grobie, adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie i oczekując na zmartwychwstanie. W tym dniu święcimy także pokarmy na stół wielkanocny. A wieczorem rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej, gdzie zabrzmi już radosne Alleluja. Nastanie radość zmartwychwstania Jezusa, który swoją mocą rozprasza wszelkie ciemności, ciemności grzechu, zła, śmierci i otwiera bramy nieba. Pamiętajmy o tym, że 2 kwietnia przypada 10. rocznica odejścia do domu Ojca świętego Jana Pawła II. Niech to będzie dzień naszego szczególnego dziękczynienia Bogu za dar życia, pontyfikatu, świętości Jana Pawła II. 2 kwietnia akurat przypadać będzie w Wielki Czwartek, natomiast w Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia. Zachęcam całym sercem do tego, by tę nowennę rozpocząć, by ją odmawiać, błagając o Boże Miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Ponieważ już za kilka dni rozpocznie się kwiecień, dlatego pragnę przypomnieć intencje apostolstwa modlitwy na kwiecień, byśmy mogli je dołączyć do intencji, w których modlimy się w podwórkowych kołach różańcowych dzieci, każdego dnia odmawiając chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego. Papieska intencja ogólna, aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. I intencja ewangelizacyjna, aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła. Kończąc, zapraszam na jutrzejsze regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych, które odbędzie się w Miechowie, w Bazylice Bożego Grobu. Niech nikogo z Was nie zabraknie, więc do zobaczenia na jutrzejszym spotkaniu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę, a będzie to już Wielka Sobota. Z Panem Bogiem!